Teraz niech uczniowie nie słuchają, bo będzie o edukacji seksualnej w szkołach. No, to już wszystkie dzieci mają uszy przy głośniku. Zaczynamy. Jedna z prac brzmi tytułem, cytuję: rośnie liczba nastolatek, które rodzą dzieci, a na obowiązkową edukację seksualną brak zgody. Tkwi w tym zdaniu pewna logiczna sprzeczność poznawcza, sugerująca błąd w ocenie sytuacji ogólnej. Bo ono to zdanie zdaje się mówić, że jak będzie edukacja seksualna, to nastolatki nie będą rodzić dzieci. To jest dziwne, że w tak niekorzystnej sytuacji demograficznej niektórzy chcą, by edukacja seksualna polegała na nierobieniu dzieci. Toż to antyedukacja. No co w tym złego, że nastolatki rodzą? W dawnej Polsce nastolatki rodziły dzieci. Stary szlachcic żenił się z młodziutką panną, którą rodzice wydawali dla majątku. Ona się przyjaźniła z nadobnym młodym parobkiem i rodziła szlachcicowi potomków. I nie było problemów z demografią. Wystarczyło dzieci, żeby tyle wojen, słuchajcie, obskoczyć. Często wojen udanych. No dobrze, skoro już ta edukacja wstydliwa ma w szkołach być, to niech będzie adekwatna. W dobie kryzysu demograficznego należy postawić tę sprawę jasno. Seks to nie przyjemność, to obowiązek. Może nie zbiorowy, nie przesadzajmy, ale obowiązek. Powinien zostać wprowadzony nowy, przystosowany do obecnej sytuacji przedmiot szkolny, przysposobienie obronne do życia w rodzinie. Ci, którzy chcą poprzez edukację seksualną ograniczyć dzietność, powinni się pokryć rumieńcem wstydu, jak rodzice, którzy teraz słuchają mnie w towarzystwie dzieci, nie? Bo jak które jest na początku podstawówki, to zaraz będą kłopotliwe pytania. Na szczęście zaraz je wysadzicie przy szkole. Może zapomną.